rękawice grapplingowe, tak funkcjonuje ich nazwa, taka funkcjonuje ich nazwa, czym się różnią, ups, czym się różnią, kiedyś w takich walczono nawet na MMA, tak, po prostu modyfikowane w turniejach MMA, zmodyfikowane po prostu rękawice bokserskie, później zrobiono tamten model balczasty. Główne ich zastosowanie, dla mnie przynajmniej, takich rękawic, jest to, że to są świetne rękawice sparingowe do MMA, ale też oczywiście, tak jak rękawice do MMA, jako element przygotowania utylitarnego, czyli zapoznania się z tym, że w realnych warunkach nie mamy rękawic, ręce są małe, te rękawiczki są niewiele większe od rąk, także takie rękawice do MMA świetnie w treningu samoobrony się sprawdzają, ale gdzieś tam na dalszym etapie, tak, bo po prostu żeby się zapoznać, żeby zobaczyć, czy tutaj te ręce, no jest trochę inaczej, więcej trzeba uważać, bo te ręce łatwiej prześlizgują pomiędzy gardą. To jeśli chodzi o tamte, te taki etap pośredni, tu również bardzo fajna, bardzo fajnie dopasowana tutaj gąbka jako ochrona kciuka. Jak widzimy, te są grubsze od poprzednich, sporo grubsze. Czyni je to świetnymi rękawicami sparingowymi, bo lepiej trochę wytłumiają, są ciutkę większe, więc jest takie fajne przejście z rękawic bokserskich do rękawic MMA, prowadzące przez takie. Znacznie łatwiej się obyć z tym przeskokiem wielkości rękawic. A tak jak mówiłem, bardzo fajnie tłumią, uderzaliśmy na korpus, na ciało, są, że tak powiem, przyjemniejsze niż zwykłe rękawice MMA. Wykonanie, znaczy tak, te nie są używane intensywnie turniejowo, przynajmniej nie poinformowano mnie o tym, nie dotarłem gdzie, żeby teraz na turniejach takie były używane, ale jakość wykonania tak na oko podobna jak do tamtych, które są w boju sprawdzone, wykonuje ta sama firma, tak, wiemy, Polita. Więc myślę, że tutaj użytkowo, długoterminowo będzie sytuacja wyglądała podobnie, także że będą bardzo dobre, bardzo trwałe. Z opinii producenta, z informacji od producenta wiem, że ogólnie mają bardzo mało zwrotów reklamacji, są sporadyczne, jednostkowe przypadki, także w granicach, że tak powiem, złośliwości rzeczy martwych. Więc sprzęt bardzo dobrej jakością. Co w tych rękawicach mi się bardzo podoba? To w tej chwili jest standardem w rękawicach markowych, tych bardziej popularnych. Są zrobione osobne palce, to jest tylko doszyte. Poza tym tutaj są, widzimy, wycięte dziurki, więc to zmniejsza tamtą powierzchnię tam w środku, więc tutaj całe chwytanie, zaciskanie pięści jest znacznie wygodniejsze, bo nie ma takich nadmiarów materiału. Nie wpija się w palce, czasami się to zdarza w rękawicach, jak jest za dużo tu materiału pchane, że tutaj ciśnie między palcami. Z racji tego, że tutaj nic nie ma, to nic się tam nie wciska, nic nie pije między palcami, więc są bardzo, wygodne. Także to jest niewątpliwie ich zaleta, wykonane w całości ze skóry. Teraz dlaczego mówię tak, standardem jest to w modelach droższych, markowych. Te rękawice kosztują 90 zł. 90 zł sugerowana cena detaliczna, brutto oczywiście. Więc jak nam szczęście nie dopisze, nie znajdziemy jakiejś promocji czy modelu na Allegro w niższej cenie, to naprawdę za 10 zł mamy świetne rękawice do sparingów. Bardzo trwałe jakościowe, właśnie z tym rozwiązaniem, które jest standardem w modelach wyższej klasy, także tutaj naprawdę producent się przykłada do zadowolenia naszego, klientów, bo mówię, te rozwiązania spotkałem do tej pory tylko w sporo droższych rękawicach. Także bardzo fajnie wykonane, wygodnie zapinane, dobrze leżą na ręce, fajnie tłumią uderzenia, wygodne przejście z rękawic bokserskich do rękawic MMA, właśnie takie, duża ruchomość, także faktycznie grapplingowe,
bardzo wygodnie się tutaj wszystko ładnie sparowaliśmy również w nich. Dla mnie rewelacja. Także polecam. W celach, których wspomniałem, jako przejście między bokserskimi a typowymi do MMA, czy jeśli już walczymy do MMA, w MMA startujemy i w tamtych rękawiczkach walczymy na bieżąco, to są fajną, miłą odmianą, żeby nie zaburzać sobie znowu naszych reakcji i przyzwyczajeń, zakładając rękawice bokserskie, bo tam oczywiście trzeba się trochę mniej chroni, bo te rękawice są wielkie, wystarczy, że się zaklejemy, już nic w nas nie wypada. Z takimi rękawicami do MMA już to nie działa. Więc żeby nie zaburzać za bardzo naszych reakcji i nawyków, żeby trochę dać ulgi głowie i w ogóle ciało od trafień, od uderzeń, to te rękawice są fajną, miłą odmianą, także również warto mieć w swoim arsenale. I z racji ceny, tamte poprzednie MMA 110, te 90, mamy 200 zł, mamy dwie pary dobrych jakościowo rękawic w cenie zbliżonej do rękawic wykonanych w podobnej jakości, tylko że jakiś posiadających bardzo dobrą reklamę. Więc dla mnie niewątpliwie opłaca się. Opłaca się, bo mamy bardzo dużą wszechstronność praktycznie w tej samej cenie, co inne rękawice, mamy dwa modele. Także może jeszcze drugą.